Dzień dobry, witam Państwa. Spotkanie z cyklu Nasi Bracia Mniejsi. Do tej pory w stacji przeważnie spotkania o kotach, o pieskach. I no, postanowiliśmy, że troszkę inaczej teraz o czymś innym, o pszczołach powiemy dzisiaj. To są owady, które udomowione od wielu, wielu tysięcy lat żyją obok nas, produkując oczywiście między innymi miód, o którym też porozmawiamy z naszym gościem. Ja tylko dodam, że na świecie istnieje około 20 tysięcy gatunków pszczół, czyli dosyć dużo. A chciałbym właśnie bardzo serdecznie przywitać naszego gościa, Agnieszka Baron-Twarkowska, która jest tak... która jest bartnikiem, tak? Bartnikiem, właściwie... Pszczelarką. Pszczelarką. Ja wyjaśnię wszystko. Dobrze, teraz o tym porozmawiamy. Jest też właścicielem pasieki Winny Dom. Dobrze. Dlaczego pszczoły? Dlaczego nie? Tak przewrotnie powiem. Pszczoły mnie interesowały w zasadzie od maleńkości, tak myślę. Jako podmiot, jako superorganizm. I tak parę lat temu coraz bliżej byłam tych pasiek. Poznałam też ludzi, którzy prowadzą swoje pasieki mniejsze, większe. Też kilka materiałów o pszczołach po drodze robiłam, bo też jestem dziennikarzem. No i tak jakoś jeden, drugi materiał. A robimy kursy podstawowe pszczelarskie w Muzeum Śląskim w Katowicach. Mówię, no to tak, no może coś dla mnie. No ale wtedy akurat byłam w ciąży, więc tak ja mówię, jejku, no chyba nie bardzo, tak te pszczoły i ciąża. Ale koniec końców się zdecydowałam na ten kurs, skończyłam. 2 lata temu już to było, no i rok temu założyliśmy wspólnie pasiekę, bo moja pasieka to nie jest jakby tylko moja własność, ale to jest rodzinna pasieka i to chciałam podkreślić, ponieważ każdy ma swój udział. Mhm. Ale wcześniej w rodzinie miałaś pszczelarzy, nie? Nie miałam, chociaż to też w zasadzie jakieś 3-4 miesiące temu wyszło na jaw, że w moich żyłach prawdopodobnie płynie krew księdza Jana Dzierżona, który zrewolucjonizował podejście do pszczół i który według niektórych no, był jakby za te swoje odkrycia ekskomunikowany, ale to nie o to chodziło. On po prostu podważał dogmat nieomylności papieża i z tego na jakiś czas został po prostu usunięty z kościoła katolickiego, ale później znowu wrócił i ponoć moja prababka była z nim spokrewniona, także... Gdzieś tam w genach się czai, tak? Wiknie do owadów. Dobrze. No właśnie, bo jak na to wpadłaś? Jak to opowiedziałaś też nam na początku, czy to rzeczywiście była jakaś strategia przemyślana, żeby założyć pasiekę, czy po prostu taki rzeczywiście impuls? Znaczy się... I impuls... Jak to wyglądało w twoim przypadku? I impuls, i strategia przemyślana. Najpierw był kurs, o czym wspominałam i tam w zasadzie przez kilka miesięcy, 7-10 spotkań, cały jakby sezon przerobiliśmy raz w miesiącu albo 2 razy w miesiącu były spotkania. Ja mówię, dobrze, to będę chodzić na ten kurs i go skończę, ale później do tego działania mnie mąż zachęcił i zamówiliśmy pszczoły, bo jakby pszczoły się zamawia najlepiej w sprawdzonych miejscach, u sprawdzonych dealerów. Tak to wyszło. Czyli był impuls i później była strategia, ponieważ też musimy się przygotować do sezonu, tak jak my sobie przygotowujemy mieszkania, kiedy się wprowadzamy, tak i dla naszych pszczółek trzeba było ule przygotować, pomalować, zakonserwować, bramki złożyć, węzeł wtopić. Także trochę tego zachodu było, ale myślę, że było warto. Właśnie, bo o tym chciałem też porozmawiać z wami. Jakie warunki trzeba spełnić, by hodować pszczoły? To oczywiście, czy to trzeba mieć, jak rozumiem, jakiś duży teren, tak? Nie wiem. I tak i nie. W sensie takim, że jeżeli zabieramy się za temat pod tytułem pszczoły w mieście, to musimy sprawdzić regulamin utrzymania porządku i czystości przygotowany jakby przez daną gminę. I tutaj bardzo ciekawy był przypadek Chorzowa, w którym to prezydent i tam włodarze zdecydowali, że to my sobie zrobimy pasiekę na Chorzowskim Centrum Kultury, tam jest taki fajny dach i my sobie tam tę pasiekę damy. Po czym okazało się, że regulamin zakazuje posiadania pszczół właśnie jakby w mieście, w ścisłym
mieście, więc radni na kolejnej sesji musieli ten regulamin po prostu sprawdzić. No, także generalnie no to trzeba sprawdzić. No i prawo polskie nie, tak jakby nie ma jednej ustawy, która by to tak ściśle regulowała, to jest wszystko takie płynne i też mówi się o tym, żeby na przykład te pszczoły nie przeszkadzały sąsiadowi. Więc no, my mamy w tej chwili tylko jeden ul koło domu, cztery pozostałe na wsi, też w sumie koło sąsiadów i jeszcze odpukać nic się takiego nie przydarzyło. Potem mieszkam w Bytomiu, tak? Tak, teraz mieszkam w Bytomiu. Mhm. I tam... Ale nie w czystym centrum, nie, tylko po prostu gdzieś na obrzeżach, nie, tak? Nie, na obrzeżach i to też jest ciekawe, że jak człowiek się zaczyna czymś zajmować, to później poznaje swoją okolicę na nowo, to znaczy widzi, i tu są ule. Później poznaje tego pszczelarza, a jeszcze tam jest pasieka i tak, i później się okazuje tak na dobrą sprawę, że tych pszczelarzy to jest sporo, tak. Bo część jest zrzeszona w jakichś kołach i tak dalej. Ja na przykład działam w kole pszczelarzy miejskich, które jest dosyć prężnie rozwijającym się kołem prześląskim Związku Pszczelarskim, ponieważ jesteśmy młodzi i nam się chce i też jakby celem koła jest takie, nazwijmy to roboczo, kolędowanie, to co ja dzisiaj tutaj robię, że organizujemy różnego rodzaju warsztaty, zajęcia o pszczołach właśnie. I też sobie nawzajem pomagamy i to też kiedyś dla mnie był taki stereotyp, że pszczelarz to musi być ktoś starszy, ktoś kto będzie zamknięty, to ktoś nie będzie... Kojarzę się z takim starszym panem, chciał, który chodzi sobie na emeryturze. Ale właśnie jest wbrew pozorom zupełnie inaczej. Mamy koło, ale mamy też pana Bolka, który pracuje razem z moim mężem i od którego też mamy pszczoły i który też nam cały czas jakieś tam swoje triki z tych 56 lat tak, przekazuje i to jest naprawdę wiedza nieoceniona, bo oczywiście też można czytać książki, ja też mam ich w swojej biblioteczce, no tak, naprawdę chyba już kilkadziesiąt, ale mówię, taki kontakt z człowiekiem to jest coś pięknego i nieocenionego. To zacznijmy od początku. Jak wygląda od podstaw tworzenie pasieki i przygotowując się do tego wywiadu, bardzo się zdziwiłem, że po prostu pszczoła można kupić w internecie. Czy oczywiście przyjdą paczką, nie wiem, jakimś impostem, różne są metody wysyłania. Trochę mnie to zdziwiło, bo do tej pory to jest tak żywy organizm i żywe owady, prawda? Ja może powiem, jak ja to zrobiłam i jak my do tego podeszliśmy. Poradziliśmy się właśnie kolegów z koła i zrobiliśmy takie grupowe zamówienie i nasze dwie rodziny pierwsze pochodzą z Mazowsza, od sprawdzonego hodowcy, bo z pszczołami też jest tak jak z psami, to znaczy, że są określone rasy. Jedne są łagodne, inne mniej łagodne, jedne są bardziej miododajne, inne mniej. My mamy akurat rasę krainkę, która jest łagodniejsza, czyli powiedzmy, że to byłby taki golden retriever, ale za to daje powiedzmy mniej miodu, bo inne są bardziej takie niejadowite, ale no kąśliwe i właśnie one, na przykład kaukaskie, rzeczywiście tego miodu dają więcej. Większa jest ich wydajność, jednak nie radzi się na początek, żeby właśnie brać rasę kaukaską. Więc na rasę trzeba zwrócić uwagę, trzeba też wcześniej zadbać o ule, ale jeśli chodzi o transport, bo wspominałeś o poczcie, tak, można te opcje wybrać, ale jeśli chodzi o te pierwsze odkłady, to sprawdzają się właśnie takie transportówki, do których to są po prostu pszczoły na ramkach. Ja tutaj naszą moją pierwszą przełożę, do których te pszczoły na ramkach są po prostu przekładane. Ja pokażę, jak to wygląda. To budzi się tutaj pszczół nie ma. Teraz zabawę, żeby to otworzyć. To jest coś takiego. Transportówka to jest wykonane ze styropianu. I tutaj się po prostu daje, zależy jakby na ilu jest dana rodzina ramka, to tutaj chyba około czterech powinno być wtedy takich ramek z pszczołami. I wtedy zamykamy. To się potem wkłada do ula, tak? Nie, to by było za łatwe. To później trzeba przełożyć do ula. I to jest cała zabawa i wtedy jak się otwiera tę transportówkę, to jest chmara
robi to wrażenie i wtedy dobrze założyć te grubsze rękawice ochronne. Jednak wtedy tak, chociaż mnie pszczoły urządziły w sumie dwa razy i to były nie moje pszczoły, tylko pszczoły, które powinny uchodzić za... A skąd ty wiesz, które były twoje, które nie twoje? A wiem, z tego takie małe lata i ty już wiesz? Tak, bo akurat byłam gościnnie, kolega z koła mnie poprosił, żebym mu pomogła przy miodobraniu w pasiece na NOSPRZE, czyli na Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Katowice. I tam po prostu dziewczyny już były niecierpliwe. I to też był taki długotrwały proces i one były już zmęczone tym miodobraniem, bo przy okazji powstawał filmik, taki wideo promujący tę całą akcję i strasznie długo to trwało, więc wtedy dostałam dwa strzały. Ale przeżyłam jak chwilę. A to jest tak, że zaplanowaliście taką przestrzeń dla tych pszczół, tak? To musi być jakieś duże miejsce? Nie wiem, ogródek starczy? Czy domowy? Czy przydomowy ogródek starczy? No, u nas w Bytomiu ule są na takim pomieszczeniu, na budynku, gdzie kiedyś chlewik mieścił, gdzie były króliki, gdzie jest teraz taki warsztat, więc jest to o tyle wygodne, że wtedy te pszczoły od razu lecą w górę, bo to nie jest tak, że te pszczoły, które my mamy w ogrodzie, że one tylko patrzą, aha, tutaj mi panienka posadziła to, tamto, tutaj jest wrzosku, lawenda, to ja nigdzie więcej nie latam. Nie, pszczoły mogą nawet te silne rodziny latać w jedną stronę 8 km, taki mają zakres. Więc my, zakładając pasiekę, musimy patrzeć, czy te nasze pszczółki będą miały co jeść w skrócie. W sensie, no tak, ale też dbacie o to i sadzicie odpowiednie krzewy, na przykład kwiatki. A to też, to jest kolejna rzecz, która się przy pszczołach rozwija, czyli gdzieś tam patrzenie w taki kalendarz, co kiedy kwitnie, jak nie i tak dalej, jak się rozwija, kiedy lipa, kiedy wrzosto, później człowiek już to wie, aha, że lipa, no to wiadomo, lipiec, nie, no to się dobrze kojarzy, ale co po czym, kiedy robienie akacjowa i tak dalej, to wiemy, ale też ja staram się jeszcze dziewczynom coś tam nowego posadzić, jakąś łąkę kwietną posiać, lawendy dużo, bo to później się przydaje do podkurzacza, czyli mamy dwa w jednym, że dziewczyny sobie mogą nektar zebrać, ja później to ścinam, mam paliwo i później je mogę takim ładnym zapachem lawendowym gdzieś tam podkurzać. To powiedzmy, ile pszczół żyje w jednym ulu? To zależy od okresu. W takim sensie, że w momencie szczytowym, czyli gdzieś, no ja wiem, no w czerwcu, lipcu, no to potrafi to być nawet od 20 do 40 tysięcy. W jednym ulu. Jak one się tam mieszczą, nie wiem. No tak, mieszczą się, ale wtedy też jest duża rotacja. To znaczy, że mają dziewczyny co robić. Jedne lecą na szychtę, drugie z tej szychty po prostu wracają i cały czas jest ruch jak w ulu. No, przecież tak się mówi. Tak, w tym ulu jest wszystko. Jest żłobek, jest przedszkole, jest też sekcja sprzątająca, ochrona na wstępie do ula, także tam się bardzo dużo różnych rzeczy dzieje. No i one też chyba nie żyją długo, prawda? 6 tygodni, tak? Tak. W sezonie 6 tygodni, no chyba, że jest po prostu bardzo dużo pracy, to nawet może krócej żyć, ale te pszczoły zimujące potrafią nawet do pół roku żyć, czyli to są te pokolenia, które teraz jeszcze żyją i które widzimy gdzieś tam na mieście. Normalnie też pracujecie, zajmiecie się, po prostu chodzicie do pracy, jesteście młodymi ludźmi i to ile godzin dziennie, nie wiem, w tygodniu poświęcacie na pracę przy ulach? Czy to jest rzeczywiście dużo, czy...? Tak. W zeszłym roku, bo teraz jeszcze jakby się sezon dla nas nie zaczął. To znaczy, my nie musimy jeździć co tydzień do danej pasieki i sprawdzać każdy ul. Taki przegląd zwykle trwa około godziny takiego ula, ale też trzeba się do tego przygotować. Na przykład polega to na tym, że wcześniej musimy mieć takie ramki już gotowe. W sensie to już jest jakby częściowo odbudowane przez pszczoły, bo tutaj była węza i to było po prostu całe płaskie, a one już tutaj taki ten ładny, znany wzorek odbudowały, więc jakby faza przygotowań wtedy wchodzi w grę, ale
wbrew pozorom nie jest to czasochłonne. W sensie, no, my w zeszłym roku też nie mieliśmy za dużo do robienia, ponieważ nasze dziewczyny dopiero jakby dochodziły do pewnej siły i nie mieliśmy miodobrania. W sensie, że ja jeszcze nie wiem, jak smakuje miód z mojej pasieki, ponieważ nie było na tyle, żeby móc im zabierać, to my je podkarmialiśmy. Znaczy się dodatkowo karmiliście miodem, tak? Tak, tak. Znaczy się nie miodem, tylko to też później są specjalne, powiedzmy, preparaty przygotowywane odpowiednie i po to, żeby one po prostu przeżyły zimę. Że na przykład. Przecięta pszczoła w życiu wyprodukuje tylko 1/12 łyżeczki miodu. Okej. Okay. Nie za dużo, ale jak jest ich 40 tysięcy czy więcej, tak, policzy, tak, to się policzy właśnie. Mhm. Jeżeli już te wasze pszczoły będą takie na tyle silne, że będą już sobie wyprodukowały, to ile są w stanie wyprodukować z jednego ula tego miodu, nie wiem, litra na przykład? Mogą? Może tak raczej, raczej w kilogramach się tutaj to podaje, no, od kilkunastu kilogramów do 20-30. Tak koledzy mi mówili, bo tak jak mówię, ja swojego miodu jeszcze nie miałam. Sporo, tak. Tylko bardzo dużą część tego miodu same pszczoły jedzą, więc tyle jakby możemy wyjąć, ale to, co chciałam powiedzieć, by te wartości zależą od pogody, jaką mamy. Zeszły rok był paschudny pod każdym możliwym względem. Bardzo wielu pszczelarzy zrezygnowało z prowadzenia swoich pasiek, ponieważ było krucho, jeśli chodzi o pokarm dla pszczół. To znaczy, na przykład gdzie każdy z nas widział kwitnące lipy i pięknie to wszystko wyglądało, ale te deszcze, upały naprzemienne, to sprawiało, że te lipy, na przykład z lip został ten nektar wypłukany, dosłownie wypłukany, i pomimo tego, że nam się wydawało, że no przecież jest lipa, no to była lipna lipa. O. To była lipna lipa. Tak, i nie było tych pożytków, więc moi koledzy z koła, to niektórzy, no, wiesz co, no mnie się nie opłaca w ogóle miodobrania robić, także w tym roku nie dziwmy się, że te ceny miodów będą po prostu wysokie. A ty rozumiesz, że czekacie z niecierpliwością na swój własny miód, tak? Pierwszy, wyczekiwany. Tak, tak. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że my nie prowadzimy tej pasieki po to, żeby się na tym wzbogacić, tylko to jest taki nasz przydomowy eksperyment. No tak, ale wiesz, że zaraz znajomi, rodzina, każdy dostanie od was. Tak, to już mamy całą listę. No do tej pory to, co udało nam się z tych pszczół wycisnąć, to był wosk. Akurat tutaj już jest obrobiony w tej formie, no ale on występuje, no, w takiej formie, nie? W sensie to jest wosk pszczeli, który... Ale to go topisz, żeby coś takiego wyszło? Tak, to się topi i to później akurat w takiej formie. Aha. Babeczek sobie wymyśliłam, żeby mi mąż odlał, bo ja z tego później przygotowuję takie woskowiki. Czyli to jest taki substytut, zamiennik folii aluminiowej. To jest materiał nasączony woskiem pszczelim, to sobie tak prasujesz żelazkiem, oczywiście przez pergamin. Masz później wielokrotnego użytku folii aluminiową i sobie możesz kanapeczkę do pracy tutaj stacji artystycznej, rynek zapakować. Super, ale można też na przykład używać to w piekarnikach albo coś? Nie, bo to się wtedy stopi. I jeszcze z wosku pszczelego oblewaliśmy tea lighty, ale już wszystkie poszły, zostały rozdane. Z wosku... To są tea lighty. Tea lighty, czyli takie małe świeczuszki. A tu jest taka duża świeczuszka, to akurat nie nasze dzieło, tylko dzieło kolegi i akurat ją wzięłam. Więc też takie rzeczy od pszczele można robić i to też ma dobry wpływ na nas, ładnie pachnie, wciąż ładnie pachnie. No i z woskiem pszczeli... Państwu pokażemy, tutaj skończymy. Do... Wosk pszczeli też jest o tyle ciekawy, bo dużo się mówi o miodzie, który ma bardzo dużo dobrych właściwości, ale swego czasu na przykład wosk pszczeli gdzieś tam w czasach Aleksandra Macedońskiego był wykorzystywany do tamowania krwotoku gdzieś tam do... zamiast takiego plasterka czy bandaża, tylko że to musiał być ciepły wosk, prawda? Jeszcze jest mleczko pszczele, tak? No jeszcze tak, jeszcze jest mleczko pszczele, czyli to jest taka substancja, którą przez całe życie jest karmiona królowa, a tylko przez pierwsze parę dni przeciętne robotnice.
Królowa, z tego co pamiętam, żyje około 5 lat, tak? To zależy. To też zależy. To wszystko zależy. Znaczy generalnie. Skoro mamy 20 tysięcy gatunków, to pewnie tak. Oj, tak, tak. Pszczoły dzielimy, jakby mamy trzy rodzaje pszczół. O królowej już powiedzieliśmy, że jest tylko jedna w ulu. Mamy robotnice, czyli to są te pszczoły, które najczęściej gdzieś tam widzimy na kwiatkach. No i mamy jeszcze panów trutni. Trutnie występują, to zależy też od pogody, wszystko zależy u pszczół od pogody. No myślę, że tak gdzieś od maja, w sierpniu już nie powinniśmy trutni widzieć. No i trutnie są potrzebne w zasadzie do tego, żeby pszczoły mogły z nami zostać, w sensie na planecie Ziemia, ponieważ one zapładniają inne królowe. W sensie, że no, dbają o to, żeby ciągłość gatunku była zachowana. Jak królowe się zemrze, bo może to zdarzyć, to w ciągu kilkunastu chyba dni, że pamiętam, robotnicy są zdolne wyprodukować kolejną królową, tak? Tak, 16 dni trwa cały proces jakby zrobienia sobie królowej, to trochę tak brzmi dziwnie, ale tak to wygląda, ponieważ no musi być ta matka, musi być ta królowa, która trzyma całość w kupie, która wytwarza taką substancję, która spaja rodzinę. I wtedy pszczoły, jeżeli już wiedzą, że coś się stało, że to niekiedy może być tak zwana cicha wymiana. W sensie takim, że pszczoły na przykład wiedzą, że ta królowa, którą mają, ona już nie domaga. Już tak nie czerwi, jak czerwieć powinna, więc wtedy królowa ta obecna składa jajeczko w takiej specjalnej komórce, w tak zwanym mateczniku i hoduje swoje następczynie. Także ona, znaczy czy ma świadomość, no tak, no ma świadomość tego, że przyjdą po niej następne. Taki kult to może być na kilka, nawet set lat, tak? Znaczy, oczywiście trzeba. No tak, no. Bo to jest taki proces, tam, który się kręci. Tak, tak. Cały czas jakby no, to są inne pszczoły, tak. Ale jakby tym wspólnym mianownikiem jest matka, która się nieco wyróżnia z tłumu. To znaczy ona jest dłuższa i taką ma talię osy. Ja wiem, że to jakby osa, tutaj lepiej nie mieszać, ale generalnie no, jest taka smukła po prostu. Robotnice są najmniejsze w tej hierarchii, a trutnie one są takie... Ja mam słabość do trutni, w sensie one są fajne, ponieważ one nie żądną. Można się nimi pobawić, można je pogłaskać. Są sympatyczne i mają bardzo duże oczy i to je gdzieś tam wyróżnia. I nie rozróżniają koloru czerwonego, podobno. Tak, pszczoły nie widzą koloru czerwonego, to jest ciekawe. No. I też jeszcze powiem tak, bo mówiłam o tym, że królowa jest w mateczniku gdzieś tam hodowana. Pszczoły i miód są hodowane w takich oto komórkach. Natomiast panowie potrzebują innych rozmiarów komórki, takie większe, to żeby się mogli tam po prostu zmieścić. O. A powiedz mi, jak rozpoznać, bo tak, bo idziemy do marketu i wszędzie miód jest. Jeden miód się okazuje, że jest produkowany poza UE, czyli poza Unią Europejską. Jeden miód, potem się okazuje, że jeden miód jest dodatkiem cukru, to rozumiem, że to nie jest w ogóle miód prawdziwy. Jest jakaś metoda, żeby rozpoznać miód, oprócz tego, że po prostu pytamy się kogoś, kto sprzedaje, on mówi, że to jest na pewno wyprodukowane w mojej pasiece, czy kolegi, czy kogoś tam. Powiem tak, do pewnego momentu bym powiedziała, że jest taka sprawdzona metoda, ale po tym, jak mi w zeszłym roku kolega powiedział, że już Chińczycy takie patenty zrobili, że już nie da się tego zrobić, więc ja polecam znaleźć sobie takiego sąsiada pszczelarza. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy jakąś alergię u siebie, widzimy, że z czymś są problemy, to lepiej właśnie jakby jedząc miód ze swojego sąsiedztwa, też jakby się trochę szczepimy, uodparnimy się na te właśnie różne pyłki, które obok nas są, a nie gdzieś tam na drugim końcu Polski. Więc jakby ja taką metodę stosuję, że tutaj tu i teraz i gdzieś tam po kolegach po prostu szukam tych miodów, ponieważ no sama nie mam. Ale w markecie nie. W markecie to bym nie kupiła, choćby nie wiem, co tam było napisane. Lepiej nie. I też jakby dlaczego warto kupować u takich pszczelarzy, którzy się gdzieś tam wystawiają? Dlatego, że kupując miód u nich, dbacie o swój najbliższy ekosystem.
wspieracie jakby te pszczoły, kupując u tego konkretnego pszczelarza. To jest takie, no myślę, że krótka i prosta droga do tego, żeby o te pszczoły zadbać, które no nie mają łatwego życia. Ale tyle pracy jeszcze przed nimi.